Ojciec wstawał tak, chyba koło drugiej. I jadł śniadanie i zamykał się w gabinecie. Nieraz pisał, nieraz nie pisał. Jeśli chodzi o metody mojej pracy, nikomu jej nie polecam. Jest to metoda taka, która by setki lat właściwie wymagała do ukończenia dzieła. Dlatego ciągle poprawiam najstarsze rzeczy. Ciągle właściwie wracam do dawnych, bo mi się to nigdy nie podoba. Był raczej skryty i bardzo cichy człowiek był. Nie tylko nie lubi hałasu, nie robi hałasu. No, jak robił awantury komuś, to było dosyć głośno. Doszedłem niedawno do przekonania, że moje miejsce byłoby raczej w Rawennie w wieku powiedzmy dziewiątym, dziesiątym. Jest mozaicysta, prawda, i pracuje tak jak mozaicyści. Gotowe, setki gotowych tabliczek, prawda, które potem albo wyrzucam, albo wkładam do całej kompozycji. Przyznam się, że jest mi trudno kontrolować swoją pracę, mimo że nic innego nie robię, ją kontroluję. Jego dorobek nie jest może bardzo obszerny. To nie jest pełna półka w bibliotece, ale wszystkie dzieła mają no, niezwykle wysoką rangę i trudno sobie wyobrazić literaturę dwudziestolecia międzywojennego bez takiego arcydzieła, jakim była powieść Sól Ziemi. I trudno powiedzieć, czy ja jestem poetą, który pisze prozę, czy też prozaikiem, który pisze wiersze. W dzisiejszych czasach Witlin jest pisarzem szczególnie ważnym. Sądzę, że z tego powodu, że demaskuje wartości pozorne, demaskuje wmówienia, demaskuje mity, frazesy, piękne słowa, całą obłudę świata politycznego i świata społecznego. Przede wszystkim upomina się o człowieka, który potrafi żyć pełnią człowieczeństwa. Dziś zaburzymy porządek i zaczniemy od końca, bo to zwykle na końcu stawiamy pytanie, dlaczego właściwie warto czytać danego autora? Myślę, że Witlin jest tak wybitnym pisarzem, że warto do niego wracać z różnych powodów. Przede wszystkim jest to pisarz, który wciąż fascynuje, którego twórczość się nie zestarzała. Jest wciąż świeża, ciekawa, dobra w lekturze. Również dla młodych ludzi. Poza tym jest to twórczość, która jest bardzo wybitnym świadectwem epoki XX wieku, szczególnie czasów I wojny światowej, potem okresu emigracji, a więc lata powojenne, ale takie mniej znane Polakom, bo właśnie te gdzieś tam za granicą, daleko za oceanem, w Ameryce. No jest to pisarz, który jest bardzo autentyczny. On nie pisze dużo, ale pisze szczerze, dopracowuje swoje teksty, stara się przemycić dla czytelnika coś, czego nie ma w takich wielonakładowych pismach. Witlina warto czytać dlatego, żeby wiedzieć, czym była dwudziestowieczność. I Witlin jest tym świadkiem dwudziestowieczności znakomitym. Dlaczego? Dlatego, że właściwie każde z jego utworów czy działalność w obrębie każdego z gatunków daje jakieś dziełko klasyczne. Z jednej strony jest Sól Ziemi, bez której nie możemy sobie wyobrazić pejzażu powieści dwudziestowiecznej polskiej. Kiedy mówimy o hymnach, to z kolei też trudno sobie wyobrazić tę poezję dwudziestowieczną bez wysoce oryginalnego dzieła, jakim były hymny. Kiedy mówimy o epistolografii, to trudno by było odtworzyć dokładnie dzieje emigracji polskiej po roku 45 bez listów Witlina. Kiedy mówimy o działalności translatorskiej, to z kolei trudno nie wspomnieć przekładu chociażby Odysei. Panie profesorze, takim kluczowym momentem w życiu Witlina był wybuch I wojny światowej i jego decyzja, by wyjechać w tym czasie do Wiednia na studia.
Dlaczego wyjeżdża akurat do Wiednia? Kogo tam spotyka? Co to jest za środowisko intelektualne, artystyczne? No, musimy pamiętać, że Wiedeń to była stolica ówczesnego cesarstwa, stolica Habsburgów. Była to metropolia na skalę europejską. Witlin wyjeżdżał przede wszystkim w obawie przed nadchodzącą armią rosyjską. Chciał się schronić w jakimś bezpiecznym miejscu. No i tym bezpiecznym miejscem było dla niego gimnazjum polskie w Wiedniu. Tam zdał maturę i zapisał się na studia w uniwersytecie, gdzie między innymi poznał swojego później serdecznego przyjaciela Józefa Rota. To było miejsce oczywiście, gdzie też przenikały się różne idee, gdzie było bardzo wiele znanych postaci. Rilke chociażby, którego też miał okazję trochę wówczas poznać. No, to było miejsce parzenia kawy, miejsce wielkiej historii. To wszystko składało się na taką specyficzną atmosferę tej metropolii, którą Witlin chłonął i którą żył potem przez długie lata, bo wiadomo, że wrócił do Lwowa, natomiast wracał też czasem tak we wspomnieniach i osobiście również do Wiednia. Dlaczego zdecydował się pójść na front, skoro przed wojną uciekał? No, to jest właśnie ciekawe pytanie. Myślę, że czuł jakiś obowiązek. Też wśród kolegów jego było takie przekonanie, że przecież tutaj dzieje się historia. Nie można wobec tego pozostać obojętnym. Razem z Rotem byli raczej takimi miernymi wojakami. Nie mieli wielkiej postury, nie mieli dużo takiego silnego zdrowia, tak właśnie, ale czuli, że nie mogą tylko patrzeć na wojnę z oddalenia. Chcieli wojny zasmakować. A to, że ten smak się okazał gorzki, to już zupełnie inna kwestia. Wielka wojna stanie się jednym z centralnych tematów Witlina, ale nie w przypadku jego debiutu, bo Hymny, pierwszy tomik poetycki, dotyczy wojny czy epizodu, który bywa w naszej historii rozumiany jako część walki o ustanowienie granic II Rzeczpospolitej, wojny z Ukraińcami o Lwów. Mamy okazję posłuchać jednego z wierszy z tego tomu w interpretacji samego autora. Ja ci chcę dać łyżkę ciepłej zupy, zamarznięty w obcej ziemi bracie, co się wlokłeś przez trzy długie zimy, coś wędrował przez trzy skwarne lata obszarami nieobeszłych pól i szedł, i szedł, i bez końca ciągle szedł i szedł, i na mokrej grudzie głowę kładł, i w wagonach na bydlęta gnił, i spleśniały chleby w rowach jadł, i tabakę z krowich gnoju wrzuł, i z suchnących bagien wodę pił, i szedł, a wciąż ciebie jadły rude pszy, i kąsały ołowiane kule, aż wypiła cię łaknąca śmierć. Oj, wypiła ciebie aż do dna, ty coś z piecce lipca trzykroć schnął, aż wyschnąłeś jak ten cichy staw, pełen mroku po słońca zachodzie. Ja ci chcę dać łyżkę ciepłej zupy, może ockniesz się z głuchej martwoty. Ty coś skostniał w tyralierskim rowie, a nikt ciebie z warty nie zluzował. Ty, mój bracie, o coś tam się bił, za co ciebie żarły rude wszy, za coś się tak wlókł i wlókł i wlókł, i badyle jadł, i gnojówki pił. Tego nie wiesz ni ty, ani ja. Może ci to kiedyś powie Bóg. Ale jedno tylko wiem, że w tej chwili, gdy do ciebie śmierć szła w rynsztunku obkowanym lodem, szła na palcach, cicho, na paluszkach, tyś nie wołał ani swojej matki, ani ojca, ani swojej żony, jenoś wzywał boleściwą piersią, jenoś wołał skurczem nóg i rąk, i oczyma wpatrzonymi w noc, i stygnącą w żyłach krwią wołałeś: łyżki zupy, łyżki ciepłej zupy, którą dziś na próżno chcę ci dać.
No właśnie, usłyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu samego autora hymn o łyżce zupy. Czym dla młodego Witlina była walka o Lwów z Ukraińcami? Myślę, że była bardzo trudnym doświadczeniem, bo on początkowo opowiadał się za pacyfizmem. Uważał, że wojna w takiej postaci, w jakiej ją poznał, jest rzeczywiście bardzo traumatycznym doświadczeniem i trzeba robić wszystko, żeby panował pokój. Ale w sytuacji, kiedy zauważył, że na ulicach Lwowa rozgrywa się walka o polski Lwów, to nie mógł pozostać wobec tego obojętny. Nie uważał, że tak Polacy po prostu mogą zrezygnować. Na marginesie warto dodać, że kiedy Witlin pisał o tym epizodzie wojny polsko-ukraińskiej, w czasie której powstawały hymny, to powiadał tak, że miał do wyboru między pacyfizmem i patriotyzmem, a wybrał poezję. Prawda? Więc z tych dwóch czy z tych trzech P, prawda, to poezja zwyciężyła. Innymi słowy, poezja była terenem, na którym można było oswoić to wszystko, co możemy nazwać doświadczeniem traumatycznym. Właśnie dlaczego doświadczenie wojenne w przypadku Witlina nie zaowocowało taką postawą pacyfistyczną jak u Erika Marii Remarka na przykład? Skąd potrzeba włączenia do swojej jakby palety myślowej również tego jednak zdecydowania patriotycznego? To jest trochę tak, że w przypadku Witlina, Witlin pisał o tym w takim eseju Wojna, pokój i dusza poety i wyjmował jakby wojnę polską spod kurateli tych działań, które wiązały się z wojną światową. To znaczy w jakimś sensie usprawiedliwiał polski zryw, powiadając, że właściwie moralnie za to odpowiedzialni są zaborcy. Prawda? To znaczy pokazywał z jednej strony pierwszą wojnę światową, w której jakby masy żołnierzy nieświadomych tak naprawdę za co walczą w imię jakichś interesów ekonomicznych. Mięso armatnie. Podczas gdy Polacy, legioniści Piłsudskiego byli świadomi swojego celu, prawda? I to właściwie, powiada, było dziedzictwo, którym obarczyli nas zaborcy. Myśmy jakby nie mieli innego wyjścia. W tę stronę biegło rozumowanie Witlina. Publikacja hymnów wpłynęła na rozpoznawalność Witlina w środowisku literackim. Czy związał się z jakąś grupą? Nie wiem, jaki stosunek mieli do niego skamandryci czy zdrojowcy, to środowisko ekspresjonistów. Hymny to zresztą nie jest rzecz codzienna. Miały trzy wydania przed rokiem 1939. To też świadczy o pewnej popularności. W jednym z listów Witlin wspomina o tym, że pierwszy nakład hymnów się dość szybko sprzedał, prawda? Co prawda on z tego nie miał żadnych wielkich profitów, ale jednak, czyli te utwory były czytane. No i w jakimś sensie zapewniły mu pozycję na scenie literackiej. Początkowo Witlin był związany ze Zdrojem. Myślę, że dużą rolę odegrała tu przyjaźń z Janem Sturem, poetą, krytykiem, eseistą, którego można by uznać za takiego programotwórcę, jeśli chodzi o polski ekspresjonizm międzywojenny. I też jakby wspólne doświadczenia w czasie walk polsko-ukraińskich o Lwów. Witlin był związany ze Zdrojem luźno. Prawda? Niektórzy do dzisiaj badacze uważają go za ekspresjonistę, jeśli chodzi o hymny, ale rychło jakby pojawił się w orbicie Skamandra. I to właściwie można powiedzieć, że ze Skamandrem związał swoje losy i towarzysko, prawda, i w sensie miejsca, gdzie publikował aż do wybuchu II wojny. Prawdziwą sławę, zasłużenie zresztą, przynosi Józefowi Witlinowi Sól Ziemi z 1936 roku. To jest powieść głęboko homerycka, może szczególnie homerycka w literaturze zarówno polskiej, jak i w literaturze europejskiej. Tomasz Mann uczcił ją tym, mówiąc, że to jest powieść, która osiąga to, co mityczne i przez to epickie. Sól Ziemi to jest książka, która nawiązuje do doświadczeń Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. Witlin pracuje nad tą powieścią bardzo długo, 10 lat, mozolnie i tworzy dzieło rzeczywiście wybitne. Dlatego, że z jednej strony mamy perspektywę realistyczną,
a z drugiej strony mamy perspektywę bohatera, który jest prostaczkiem. Właściwie Piotr Niewiadomski to antyszwejk, bo on wierzy w cesarza i w religię, natomiast znaczy uważa, prawda, wojnę jako rodzaj czegoś nadprzyrodzonego, czegoś, co jest z wyższego porządku. Można powiedzieć, że Witlina interesują mechanizmy, o to, jak z prostego człowieka zrobić żołnierza, który stanie się za moment mięsem armatnim. On opisuje wojnę z perspektywy koszar, ale jest to wojna koszmarna. Ta wojna, która staje się, właściwie można powiedzieć, figurą całej modernistycznej historii, ale też z takim odniesieniem w ogóle do mechanizmów rządzących historią, do tego, co do tej wojny totalnej doprowadziło. To, co jest niepoetyczne, nieułańskie, niekrzepiące, nieprzynoszące, prawda, jakichś myśli optymistycznych, owa cała groza wojny zostaje tutaj przedstawiona. Książka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Dostała Nagrodę Wiadomości Literackich, a potem Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, a także Nagrodę Amerykańską, a zatem została doceniona przez krytyków, ale także i przez czytelników. Chyba nie ma drugiej takiej powieści w całej literaturze światowej, która by budowała tak uniwersalny obraz wojny jako machiny śmierci pożerającej człowieka. Co czyni tę książkę wyjątkową na tle innych powieści zajmujących się podobną tematyką w literaturze polskiej? Myślę, że to jest powieść przede wszystkim bardzo dobrze napisana, napisana świetnym językiem. Witlin uczył się od Homera dykcji poetyckiej, sposobu mówienia. Wspaniała jest ta poetyka ciągu obrazów, w których z detalu udaje się wysnuć Witlinowi jakiś ogólny obraz mówiący o kryzysie cywilizacyjnym, nie tylko o konkretnym starciu. Tak, to myślę, że to za mało powiedzieć, że jest to utwór o kryzysie cywilizacyjnym. Według mnie jest to powieść metafizyczna o walce dobra i zła w historii, o tym, jak zło niepostrzeżenie wchodzi w ludzkie życie, w ludzkie dzieje, zaczyna być coraz bardziej niepokojące, głośne, zaczyna się rozpychać i wreszcie staje się zagrożeniem dla ludzkiego życia. W Soli Ziemi w ogóle nie ma scen batalistycznych. Wojny nie ma, akcja kończy się, znaczy wojna jest, ale akcja kończy się w momencie, kiedy bohatera nie widzimy jeszcze na froncie. To znaczy akcja urywa się w momencie, kiedy znajduje się on w tak zwanej kadrze, czyli w pewnym miasteczku na Węgrzech przechodzi przeszkolenie wojskowe zmobilizowane. Więc zresztą kiedyś o tym pisał Herling Grudziński, prawda, że to jest paradoks, prawda. Piękne pisanie o wojnie, której właściwie tam nie ma w sensie działań wojennych. Witlin o wojnie pisze właśnie w kategoriach jakby starcia się tych dwóch rzeczywistości, dobra i zła. Tutaj pan profesor mówił o tym elemencie metafizycznym. Witlin jest w ogóle pisarzem jednym z ostatnich, dla którego istnienie diabła jest czymś oczywistym, prawda? To jest też jeden element i to właśnie owe diabelskie siły uruchamiają cały ten mechanizm wojenny. On jest pokazany właściwie w takim, w jednej strony w zbliżeniu, z drugiej strony w oddaleniu, bo z jednej strony właśnie mamy losy prostego człowieka, prawda, a z drugiej strony, tak jak w prologu, widzimy radę wojenną, prawda, i cesarza, który podejmuje decyzję, czy podpisuje się pod decyzją o rozpoczęciu wojny. Więc z jednej strony jest to taki fresk, panorama, prawda, tego wszystkiego, co się złożyło na początek tej wielkiej katastrofy, według Witlina w dziejach cywilizacji zachodniej, i z drugiej strony widzimy, jak ta wojna powoli miażdży jednostkę, prawda, jednostkę, dla której cała wojna jest rzeczą niepojętą. Na ile w tej prozie możemy widzieć także katastroficzne przeczucie tego, co stanie się za chwilę?
Myślę, że to jest powieść, która jest wciąż aktualna. Ja może tylko wspomnę o jednej kwestii, bo jest motto tej powieści zatytułowane Wy jesteście solą ziemi, jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Pamiętajmy, że Witlin znakomicie znał Grekę. Nie odważyłby się zacytować tego fragmentu, gdyby go nie znał w oryginale. A w oryginale nie ma mowy o tym, że sól zwietrzeje, tylko jest powiedziane, że sól stanie się głupia. A więc jest to wołanie takie uniwersalne. Jeśli wy staniecie się głupi, to przestaniecie mieć jakiekolwiek znaczenie. Patrzcie na historię, na dzieje, uczcie się tego, co was uczy doświadczenie i to, co niedawno minęło. Bo jeśli nie wyciągniecie z tego wniosku, to czeka was jeszcze gorsze doświadczenie. Więc jest tu też przeczucie totalitaryzmów, tak, i kolejnej destrukcyjnej wojny światowej. Jest druga wojna światowa, to jest jakby dalszy ciąg pierwszej. To, tak na to dzisiaj patrzą historycy. Prawda? Jest taki wiersz Witlina z 1931 roku, którego bohaterem, można powiedzieć, jest gaz bojowy. Prawda? I tutaj Witlin spotyka się z katastrofistami lat 30. Zresztą on w swojej eseistyce późniejszej też podkreślał często, że on właściwie od początku miał przeczucie, że ta pierwsza wojna nie jest ostatnią. Może właśnie ta odrębność perspektywy witlinowskiej spowodowała, że mimo że książka była nagrodzona, doceniona i czytana, spotkała się z drugiej strony z silnymi atakami, oskarżeniami o szerzenie defetyzmu, panie profesorze. To jest też tak, że jeśli chodzi o ten język witlinowski, to trzeba by jeszcze też wrócić na moment do Homera, bo Witlin powiada, że Homer nie był ani patriotycznym militarystą, ani pacyfistą i dlatego jego mówienie o wojnie jest takie ciekawe, takie interesujące, prawda? I dlatego, że on w jakiś sposób neutralnie relacjonuje tę rzeczywistość i to pojawia się też w Soli Ziemi. Przy czym neutralność nie oznacza obojętności. Tak, ale potem oczywiście to wywoływało takie skutki, które owocowały tym, że Witlin wyjeżdża z Polski nawet, ponieważ jest atakowany przez... No właśnie powiedzmy tak, o tym więcej. Młodych endeków, prawda, którzy zarzucają nie tylko zresztą Witlinowi, bo to jest kampania także przeciwko Słonimskiemu, przeciwko Tuwimowi, że jest właśnie pacyfistą, że jest defetystą. Prawda, tu oczywiście jeszcze w podtekście pewne nuty antysemickie wybrzmiewają. Na łamach Polski Zbrojnej ukazują się artykuły, które powodują, że nawet ta sprawa gdzieś tam się ociera o Sejm, prawda, oto w obliczu jakby być może przyszłej wojny, w obliczu mobilizacji sił narodu pojawia się intelektualista, który... Czy rzeczywiście groziło Witlinowi aresztowanie i zesłanie do Berezy Kartuskiej, czy to... No tak mówią źródła, prawda? Panie profesorze. Czy w istocie... Trudno powiedzieć, co by go mogło spotkać. Na pewno ta nagonka prasowa była dla niego bardzo niemiła, zwłaszcza dla człowieka wrażliwego, który niezbyt interesował się polityką, chciał być pisarzem. Dlatego też, gdy nadarzyła się okazja wyjazdu do opactwa pod Paryżem w Royaumont, oczywiście z tego skorzystał. Pierwszy raz pojechał w 1938 roku, później w 1939. Ten ostatni wyjazd był już ostatecznym wyjazdem z Polski. Ale trzeba przyznać, że Francja oczywiście go też przyciągała. Myślę, że pojechał tam po to, aby pisać dalszy ciąg swojej powieści, żeby poznać wybitnych przedstawicieli francuskiej kultury, żeby znaleźć tę pragnioną ciszę, którą to opactwo oczywiście dawało w wielkiej mierze. No ale wśród tych, w szukaniu przyczyn tej rezerwy, mimo docenienia walorów artystycznych książki, jej rozmachu, jej także warstw rozmaitych, no, czy nie jest trochę tak, że na Witlinie, na tej prozie zaciążył taki paradoks historii Polski, że oto z perspektywy europejskiej, którą opis przywołuje Witlin w Soli Ziemi, no, pierwsza wojna światowa jest prawdziwą katastrofą dziejową, a nawet katastrofą metafizyczną. Dla Polaków
To był jednak kres państw zaborczych i możliwość odrodzenia. Czy nie tutaj też leży jedna z przyczyn w rezerwie? Niewątpliwie, natomiast na jeden niuans warto zwrócić uwagę, że krytycy Witlina nie uwzględniali czegoś w jego stanowisku, mianowicie tego właśnie, o czym tutaj mówimy, że dla niego to też była katastrofa, która ma wymiar metafizyczny i która będzie miała swoje dalsze konsekwencje. Także dla Polaków, prawda? Kiedy w latach wojny Witlin pisze teksty swoje eseistyczne, to pojawia się tam taka teza, że wojna i okupacja nie jest największą katastrofą dla Polaków, tylko pewna krzywda moralna, jaką Hitler Polakom wyrządził. W związku z tym odbudowa moralna będzie trwała znacznie dłużej niż odbudowa tego, co jest substancją materialną. Czyli Witlin patrzy dalej, w przeciwieństwie do swoich krytyków, którzy tylko cieszą się oczywiście zasłużenie odzyskaną niepodległością. Witlin widzi szersze procesy, tak można powiedzieć, cywilizacyjne, które w końcu doprowadzą do upadku także II Rzeczpospolitej. Tak, niewątpliwie. No, on był chyba zawsze prorokiem. Znamienne jest jego ostatnie zdjęcie zrobione przez Aleksandra Jantę Połczyńskiego w latach 70., bodajże rok przed śmiercią autora. Z taką znamienną pozą kogoś, kto upomina swoich słuchaczy. Słuchajcie, bo ja coś przeżyłem, ja coś doświadczyłem. Mój głos, chociaż cichy, to jednak wart jest wysłuchania. Taki Tejrezjasz trochę. Tak. I Stańczyk. Ale chciałem jeszcze zapytać o recepcję tej książki w Europie. Sól ziemi była tłumaczona na 13 różnych języków. To też świadczy o recepcji. Ale to ogromny sukces. Tak, to jest liczba. Natomiast warto powiedzieć też, że była przyjmowana nie tylko przez wybitnych krytyków, dość entuzjastycznie, ale przez pisarzy. Tomasz Mann, prawda? Ktoś, kto w ówczesnej Europie, można powiedzieć, stoi na szczycie tej elity intelektualnej i artystycznej ówczesnej Europy, właśnie pisze... Wówczas już na wygnaniu. Tak, zresztą wielu pisarzy niemieckich na wygnaniu, z którymi się Witlin przyjaźnił. Niemieckojęzycznych, austriackich, niemieckich, przyjmuje tę powieść bardzo dobrze i to dzięki temu jakby ta powieść ma swój rezonans szerszy. Później także w Stanach Zjednoczonych, czyli poza Europą. Kto ją nominuje do Nagrody Nobla? To była inicjatywa państwowa, prawda? To znaczy czynniki oficjalne właściwie wysunęły tę kandydaturę Witlina do Nagrody Nobla. Artur Międzyrzycki twierdzi, że nie dostał Nobla, dlatego że pomysł na tę powieść zakładał napisanie 3 tomów, prawda? I to, że to był pierwszy tom, spowodowało, że uznano, że to jest... Czy to jest potwierdzona informacja? Mnie nic na ten temat nie wiadomo. Natomiast prawdą jest, że powieść o cierpliwym piechurze miała mieć ciąg dalszy, prawda? W postaci 2 kolejnych tomów, których Witlin nigdy nie skończył. Opublikował po wojnie jeden fragment zatytułowany Zdrowa śmierć w paryskiej kulturze i właściwie jakby na tym się zamyka, czy zamykają dzieje tej powieści. W każdym razie jest to pisarz niewątpliwie rangi europejskiej. Dzisiaj to wiele znaczy, ale w naszym kontekście chyba należy podkreślić głębokie zakorzenienie Józefa Witlina w tradycji europejskiej, w jej najdalszych warstwach. Mój ojciec był Europejczykiem całkowicie. Ja myślę, że jego religia, katolicka religia, pochodziła właściwie od przyjaciół i filozofów katolickich, francuskich, jak Maritain, który był jednym świadkiem, czytał Bernanosa. Witlin był stypendystą, odwiedzał wiele krajów. Szczególne znaczenie dla niego mają 3 terytoria. Terytorium Francji, Jugosławii i Włoch. Miłość do Italii Witlinowi pozostała na długie lata. W pensjonacie we Włoszech mówili buongiorno, signore poeta. Naturalnie on kochał Włochy. I oni jego tak wcale nie lubili. Jest pisarzem dobrze osadzonym w środowisku międzynarodowym. Jego przyjaciół
przyjaźń z Józefem Rottem, jego piękne wspomnienie o Józefie Rotcie. Miał dużo do czynienia z niemieckimi, z Thomas Mannem. Przychodził Alfred Döblin przychodził tutaj na szóstra i Joseph Roth, Józef Roth był mój najlepszy przyjaciel mojego ojca przez dłuższy czas, też przychodził tutaj. Interesuje się i sztuką, i ludźmi, i miejscem, i historią, i literaturą. I te jego fascynacje artystyczne tutaj mocno dochodzą do głosu. Mamy do czynienia z ciągłą pamięcią o Homerze i kulturze antycznej, czy też o micie śródziemnomorskim. Przypomnijmy słowa Witlina, zauroczenie starą tradycją sztuki europejskiej, która nawet w wojnie, w straszliwej wojnie, nawet w wojskowym szpitalu potrafi o tym, że miasta się palą, mówić spokojnie. Spokojnie to nie znaczy w sposób nieczuły. To znaczy mówić tak, że ukazując grozę, jednocześnie przechowuje nienaruszoną substancję podstawowych uczuć i wartości ludzkich. Pisarz europejski tak samo sobie mówił, ale co to właściwie znaczy? Jakie obszary składają się na tę pamięć kultury europejskiej, którą Witlin w sobie nosił? Witlin, zwłaszcza od czasu, kiedy wyjechał do Ameryki, docenił ogromnie walor kultury europejskiej. Nie znaczy to, że wcześniej tego nie doceniał, ale to rozstanie dramatyczne z Europą szczególnie pobudziło jego tęsknotę i zainteresowanie kulturą europejską. W Ameryce mieszkał niechętnie, nie pisał dobrze o Ameryce, może zwłaszcza w tych tekstach, których nie publikował. Natomiast bardzo chętnie wracał do Włoch, do Francji i do Hiszpanii, gdzie mieszkała jego córka. Planował nawet taki esej zatytułowany Trzy siostry, w którym chciał zebrać swoje doświadczenia podróżnicze do tych trzech śródziemnomorskich krajów. Ale to jest taka geografia, owszem, związana z kulturą, a jakie konkretnie formacje kulturowe się na tę drogą Witlinowi pamięć kultury europejskiej składają? No dla Witlina takim punktem odniesienia jest cały czas południe, prawda? To znaczy kultura śródziemnomorska i w tych jego pielgrzymkach na południe to jest widoczne. Fascynacji kulturą włoską, fascynacji kulturą francuską, hiszpańską później też. Tam jest jeszcze epizod jugosławiański, prawda, kiedy Witlin jest w Jugosławii i korzystając ze stypendium. Witlin cały czas jakby powraca do tych źródeł kultury europejskiej i próbuje wydobyć z tego południa pewne cechy, które właściwie można by określić tak, że jest to formuła poszukiwania pewnej harmonii, prawda? To znaczy jakby ceni te kraje i te miejsca, gdzie ta wewnętrzna harmonia ludzkiego bytu się manifestuje i w jego przekonaniu takim krajem są Włochy i takim krajem jest też Francja, prawda? Witlin, jak wielu polskich intelektualistów tego czasu, zresztą podziwia Francję za pewną równowagę ducha, kulturę rozmowy i za gust, prawda? I za gust, więc to wywodzi to też ze źródeł kultury europejskiej, prawda, która gdzieś dalej na północ się bardziej rozmywa. Witlin nosi w sobie także jakieś szalenie pesymistyczne przeczucie końca tego świata, w którym żyje w dwudziestoleciu międzywojennym i to poczucie się niestety sprawdza. Oto jak córka pisarza opowiada o wojennej tułaczce Witlina. Jechaliśmy pociągiem do Saint-Jean-de-Luz, w Pau, które było blisko Saint-Jean-de-Luz, to był port i tam były statki brytyjskie, dosyć daleko, bo było bardzo płytki był port Saint-Jean-de-Luz i myśmy pod parasolkami czekali 3 dni, wzięli oficerów najpierw i rodziny oficerów najpierw, potem jakichś tam ważniaków. I myśmy zostali i pojechaliśmy
powoli do Nicei. I to dla mojego ojca był zupełny raj. Mama powiedziała, musimy wyjechać, żeby wyjechać z Nicei. Trzeba było mieć wizę, przez Portugalię tylko, trzeba było mieć wizę, jak to się mówi, tranzytową. I to mieliśmy od chińskiego konsula i od brazylijskiego. Hiszpańskie granice zmieniali. Na przykład miejsce się stale zmieniało. Tośmy nie wiedzieli, jaką granicą. A inni zieloną, bo Wodowski zieloną granicą poszedł. Ja nie widziałam ani mojego ojca, ani mama, ani ja z moimi lalkami, z papierami ojca. Tośmy pojechali przez Confron. Strasznie się bali, bo mój ojciec napisał protest, który był ogłoszony w Life Magazine, morderstwa Garcia Lorki. I pojechaliśmy do Madrytu. I ojciec powiedział, mi się tutaj bardzo podoba. Ja może tu otworzą Prado jutro. No i przez po paru dniu dzwoni Szumlakowski do nas i proszę panie Józefie, proszę zwiać już. On był na liście do rozstrzelania. Myśmy od razu pojechali do Portugalii, ale Portugalia, no tam było nam bardzo, byliśmy bardzo biedni, ale przez tośmy zostali, bo ja musiałam być operowana. No iśmy pojechali do Ameryki statkiem okropnym, ale amerykańskim, który się nazywał Siboney. Nawet grała orkiestra Siboney na lizbońskim wybrzeżu, żeby nas odprawić. Wynajęliśmy, mama to wszystko, ja wam mówiła trochę po angielsku, wynajęliśmy pokój w West Side Nowego Jorku. Listy mówią, że ja spałam w wannie. Ja naprawdę tego nie pamiętam. To był jeden pokój, łazienka, kuchnia, wszystko razem. Żeby wszystkie elementy tej układanki się splotły, trzeba jeszcze dopowiedzieć, że wojna, wybuch wojny zastaje rodzinę Witlinów rozdzieloną. Dlaczego? I jak to się staje, że w końcu udaje im się połączyć? Witlin przed wojną, tuż przed wybuchem wojny znajdował się we Francji. Pracował i zbierał materiały także do dalszej części, do dalszych części Soli Ziemi. Natomiast sprawa właśnie ściągnięcia rodziny z Polski po wybuchu wojny jest dość tajemnicza. To znaczy niewątpliwie wiemy, że Witlin dokonywał różnych zabiegów i biegał się o pomoc różnych osób w tym, żeby sprowadzić rodzinę z Polski. Wiemy, że ta rodzina, czyli żona i córka, przebywała krótko na stawisku Iwaszkiewiczów. Wiemy o tym, że żona i córka przyjęły chrzest i że dzięki temu być może udało im się wyjechać z Polski. Wiemy, że podróżowały gdzieś przez Niemcy i Belgię i to jest też pewna zagadka, prawda, z wizą francuską, prawda, jak z okupowanej Polski, z wizą francuską w momencie, kiedy Niemcy są w stanie wojny z Francją dostać się do Francji. Ale stało się to faktem. No, wielu Polakom po upadku Francji udaje się, czy tuż przed upadkiem Francji udaje się uciec do Anglii. Witliniom nie. Dlaczego? No, Witlin w ogóle był niechętny wszelkiej ucieczce. Jemu się bardzo podobało we Francji, zwłaszcza w Nicei, ale dostawał takie ponaglenia, zwłaszcza od Wierzyńskiego, potem od Hermana Kestena, aby jednak uciekał, bo Europa jest niebezpieczna. Jego rodzinie może zagrażać duże niebezpieczeństwo. Gdyby był sam, może by tam został, ale ze względu na żonę, córkę postanowił posłuchać Kestena, zwłaszcza, że wyjazd do Ameryki to była wielka gratka w tamtym czasie. Nie każdemu się udawało. On dzięki Kestenowi znalazł się na takiej uprzywilejowanej liście Tomasza Manna, wybitnych intelektualistów europejskich, których Ameryka chciała otoczyć opieką. I dzięki temu otrzymał wizę amerykańską i dotarł do Nowego Jorku. No właśnie, pomówmy przez chwilę o tym wczesnym okresie pobytu w Ameryce. Witlin dociera do Ameryki w 1941 roku. Jak
Jak wygląda wojna tocząca się w Europie z tej perspektywy amerykańskiej? Jakie zadania dla siebie sobie stawia Witlin na czas wojny? Tu już trochę o tym mówiliśmy, że kiedy Witlin przyjeżdża do Ameryki, to ta Ameryka nie jawi mu się w takich różowych barwach. Nie do końca akceptuje amerykański styl życia, pewien kształt kultury amerykańskiej. Natomiast w tych tekstach, które powstają witlinowskich w owym czasie, w roku 1942-1943, jest ciekawe świadectwo pokory tego pisarza wobec tego, co się dzieje za oceanem. To znaczy on nie o wszystkim wie i w związku z tym na piśmie także odbiera sobie prawo jakby wypowiadania się w imieniu tych, którzy cierpią różnego rodzaju niedole po okupacji. Jak przeżywa zagładę Żydów Europy? Witlin pisze w jego skromnym dorobku poetyckim, to jest dużo, bo to są dwa wiersze poświęcone zagładzie Żydów, więc to jest, można by powiedzieć, że to jest może powrót nie w poetyce, ale w pewnej wymowie do hymnów, prawda? Czy to jest tego rodzaju traumatyczne doświadczenie, jakie spowodowała pierwsza wojna i wojna polsko-ukraińska? To jest rzecz głęboko przeżyta, prawda? I Witlin też wyrażał nieraz opinię, że czuje się lojalny wobec tych wszystkich, którzy tam giną, prawda, i nie znajdują pomocy. To jest bardzo wyraźne w jego. Jak wyglądają jego relacje z kolegami, z kamandrytami, którzy też wyjechali z Europy, z Wierzyńskim, Lechoniem, Słonimskim, Tuwimem? On nawet na początku, sam będąc w dość kiepskiej kondycji finansowej po wylądowaniu w Ameryce, pomaga innym pisarzom w tym, żeby się znaleźli właśnie tam. To jest właśnie też ciekawy rys charakteru Witlina. Kiedy wojna się kończy, w ojczyźnie Józefa Witlina, tej szerzej rozumianej w Europie, ale także w Polsce, w Galicji, ukochanej przez niego, także zapada żelazna kurtyna i ta najbliższa ojczyzna zostaje po tej stronie sowieckiej. To oczywiście wielki dramat, ale jak się zdaje, dla tego pisarza dramatem jest także pozostanie w Ameryce, za którą nie przepadał. Jak wyglądała emigracja Józefa Witlina? Od początku powiedział, że on nie będzie lubił Nowy Jork, że nienawidzi, że tu jest źle. A było właściwie nieźle, bo on był ten pierwszy, który się dostał na Amerykę. Przecież był nominację Nobla, wyszła Sól Ziemi, wydanie. I on zdecydował, że tam jest źle. Że Lechoń też, ale nie wyprawia tak jak mój ojciec. Mam wrażenie do czynienia z pisarzem, który z jednej strony ma poczucie doceniania jego wartości pisarskiej. On jest osobą ciężko piszącą, przywiązującą perfekcyjną wagę do jakości swoich tekstów. No a z drugiej strony człowieka, który jest trochę zawieszony pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pomiędzy tą częścią Polski, z którą był niesłychanie związany, a swoim współczesnym miejscem życia, które docenia, ale którego do końca nie może zaakceptować. Wszystko było złe. No i to, co ja lubiłam od razu, to on po prostu skreślił, no i zawsze hałas. I znaleźliśmy się gdzieś potem pod Nowym Jorku. Tam było trudniej, nie miał kontaktu z przyjaciółmi, nie było kawiarni. Było mama pracowała jak pies zupełnie, bez mamy. To nie było ani Witlina, ani Witlinówny. Józef Witlin nie był osobą, która ceni szczególnie życie, to pan nie ceniła szczególnie życia towarzyskiego. Znaczy on nie docenił buroków tej takiej aktywności tego rodzaju. No był w przyjaźni od czasów przedwojennych z Kazimierzem Wierzyńskim. Lubił, znał się i lubił też od czasu przedwojennym z Lechoniem. Przyjeżdżał stary Lechoń. Przyjeżdżali Wierzyńscy. Letnisko było zupełnie polskie, bo na to były pieniądze, nie wiem skąd, no mama naturalnie. I jechaliśmy do Hunter, New York, gdzie całe intelektuale i snoby, i ministrowie, wszyscy jechali do Hunter, New York, bo to było podobne do Polski. I tam było letnisko, byli Wierzyńscy koło nas. I moi rodzice czytali pana Tadeusza i wszyscy się zbierali
naokoło. Tam im było lepiej, bo przypominał, ojciec był ze wsi w ogóle, przypominało mu to polską wieś. Sądząc z jego aktywności epistolarnej, ilości listów i ilości respondentów, mam wrażenie, że on kontakt personalny zastępował listem, to znaczy no przede wszystkim, jeśli idzie o osoby, które mieszkały w Europie, z którymi nie musi spotykać, ale że ta forma kontaktu jest formą dla niego często bardziej naturalną, czy bardziej do przyjęcia niż forma kontaktu bezpośredniego. Chciał wrócić do Polski, jak umierał. To powiedział, że modli się o Polskę, ale nie było mowy. Tu Wim wrócił. A ojciec nie mógł się pogodzić. A Lechoń się zabił. Miłosz wtedy przyjechał do nas, a parę dni był z nami i mu powiedział, on był wtedy chyba sekretarzem w Paryżu, z PRL-u. No. I on powiedział, no ty musisz wrócić, Polskę potrzebuje. Jesteś właściwie zdrajcem, jeżeli nie wrócisz. I on mu odpowiedział. I wtedy to się strasznie było, bo się sobie nie rozmawiali. On powiedział, że ja nie wrócę do kraja, gdzie jest władza, która stała z drugiej strony Wisły, jak Warszawa się mieszcza. Panie profesorze, a jak rozumie Witlin swoją misję jako pisarza emigracyjnego i jaką rolę odgrywa na emigracji? Ja myślę, że Witlin był traktowany przez wielu twórców będących na emigracji jako mentor trochę, chociaż on się wzbraniał przed taką rolą. Jest nawet świadectwo tego w jednym z listów do Wacława Iwaniuka. Natomiast bardzo często do Witlina pisarze emigracyjni pisali z prośbą o radę, prawda? W jakimś sensie można powiedzieć, że Witlin odgrywał rolę kogoś, kto raczej stronił od różnego rodzaju konfliktów w obrębie polskiej emigracji, źle się wyrażał na temat tych konfliktów, ale jednocześnie był kimś, kto dawał swojego rodzaju wsparcie, także tym młodszym kolegom po piórze. I to jest właśnie też taki wyróżniający go rys charakteru na tle wielu, wielu pisarzy dwudziestowiecznych. Ale zaraz, to wszystko jest bardzo tajemnicze. Czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy ktoś z pisarzy emigracyjnych lamentował, mówiąc, jesteśmy wygnańcami, to Witlin mu odpowiadał, tak, jesteśmy wygnańcami, ale właściwie każdy pisarz w XX wieku jest wygnańcem. Czy to nie jest wszystko jednak podszyte rozpaczą? I wtedy pojawia się dopiero pytanie o sens tej postawy klasycznej. Do tego odwołuje się Gombrowicz, pisząc o Witlinie tak. Gdybym miał pisać kiedyś studium o Witlinie, udowodniłbym czarno na biało, że on jest taki, jaki jest, tylko po to, żeby nie być swoją własną odwrotnością, przewrotnością. Jeśli Witlin jest święty, to żeby nie być diabelski. Jeśli Witlin tłumaczy Odyseję, to nie żeby Odyseja mu odpowiadała, a tylko żeby nie stać się jej burzycielem. Witlin para się klasycyzmem, ale to dlatego, że Witlin jest anarchistą i rozpaczą. Spokojny, zrównoważony, rozsądny, przyjacielski, pedagog, magister, tylko po to, żeby mu nie wybuchła w rękach jego bomba rozsadzająca. Cóż mu pozostaje, jeśli nie to jedno, co jeszcze jest do zrobienia? Powtarzać siebie. Tak, no nie wiem, czy do końca by się Witlin zgodził z tą opinią Gombrowicza. To jest taka opinia przewrotna. Chyba nawet Witlin trochę był obrażony na to, co napisał Gombrowicz. Ale tylko trochę. Tak, na jego temat. A czy to nie jest nihilista? Człowiek zrozpaczony, kryjący się za maską klasyka? Nie sądzę, żeby był nihilistą. Był człowiekiem, który właśnie szukał trwałych, uniwersalnych wartości. Dowodem na to jest chociażby jego trwające prawie przez całe dorosłe życie zainteresowanie świętym Franciszkiem. Zwłaszcza kiedy zagląda się do nieopublikowanych notatników pisarza, a jest ich mnóstwo, ponad 130, to wtedy widać, jak głębokie i długie, trwające prawie przez całe życie były jego poszukiwania duchowe. Jak fakt przyjęcia chrztu w wieku 53 lat nie był bynajmniej jakimś przypadkiem, tylko był decyzją, do której on dorastał, zmierzał i którą przypieczętował swoje wielkie zmagania duchowe, poszukiwanie wartości absolutnych.
Czy możemy coś powiedzieć o tej drodze duchowej, drodze do chrztu i w ogóle znaczeniu religijności w jego życiu, ewolucji tej postawy? Tak, no to jest wielki, niezmiernie ciekawy temat, bo jak wspomnieliśmy już, Witlin był Żydem. Przed wojną nie chciał przyjmować chrztu, bo uważał, że to byłby akt jakiegoś zerwania ze swoją wspólnotą żydowską, która nie zawsze była dobrze postrzegana. Przyjął chrzest dopiero w sytuacji zupełnie odmiennej w Nowym Jorku, gdzie Żydów było dużo, gdzie mieli całkiem niezłe warunki życia. Notatniki Witlina, które stanowią taką esencję jego doświadczeń religijnych, wskazują bardzo wyraźnie na to, że on był człowiekiem, który prowadził takie bardzo intensywne życie duchowe i bardzo wiele czytał książek dotyczących chrześcijaństwa. Właściwie gdyby zebrać te notatki, które pozostawił, to wychodzi bardzo ciekawy esej na temat religijności, chrześcijaństwa, na temat walki człowieka z Bogiem, pytań, które człowiek Bogu stawia, jakichś sposobów redefinicji swojego życia z pomocą Boga. To są pytania wciąż aktualne. Właśnie jaka wiedza o Witlinie wyłania się z tych notatek nieopublikowanych? Och, to jest wielkie pytanie, pewnie na osobny program. Myślę, że właśnie ten wątek rozważań religijnych jest tutaj bardzo istotny, bo on pokazuje go jako niezwykle dojrzałego chrześcijanina, który zmaga się ze swoimi doświadczeniami życiowymi, ale zawsze próbuje je tłumaczyć w perspektywie chrześcijańskiej, w perspektywie dopustu Bożego, w perspektywie łaski, również wiary, nadziei. Jest to też człowiek, który w tych notatkach pokazuje się jako subtelny krytyk literacki. Ktoś, kto żyje literaturą, który ma rozległe horyzonty czytelnicze i potrafi ze znawstwem o literaturze pisać. No i wreszcie człowiek, który poznaje Europę, który ceni niezwykle kulturę europejską, ma do niej szacunek nie tylko dlatego, że się w jej kręgu wychował, ale też dlatego, że widzi jej wartość ogólnoludzką. Na koniec, podsumowując, pozwolę sobie na nieco dydaktyczny ton. Już wiemy, że Sól Ziemi to arcydzieło, warto do niego sięgnąć. Już wiemy, że warto sięgnąć także do hymnów i innych poezji Józefa Witlina, że jest klasykiem eseju w prozie polskiej. Ale czy są jeszcze takie obszary jego twórczości, o których nie powiedzieliśmy i na które warto także spojrzeć? Epistolografia, korespondencja to jest cały olbrzymi obszar także twórczości niepoznanej jeszcze, niewydobytej z mroku, prawda? I dla Witlina, który nie mógł do końca doprowadzić swoich niektórych dzieł, dla niego była to jakby forma zastępcza też twórczości literackiej. I tutaj na takiej najprostszej płaszczyźnie to jest też kopalnia wiedzy o życiu literackim na emigracji, życiu towarzyskim, prawda, o warunkach bytowania, o tym właśnie, kim jest emigrant. A z drugiej strony są to też impresje, które mają charakter eseistyczny, prawda. To są próby rozstrzygnięć jakichś zagadnień, które w życiu Witlina się pojawiają. I widzimy tam także ewolucję pewną myśli witlinowskiej. Korespondencja Witlina to pewnie kilka do opasłych tomów, gdyby ją wydać w całości, a ona do tej pory dopiero zafunkcjonowała w druku, tylko powiedzmy w jakimś ułamku. Więc na koniec zostaje portret pisarza, którego twórczość ma niebywałą skalę i niebywałą głębię, aż dziw bierze, że to pisarz tak mało znany. Czytajmy Józefa Witlina.